Suge Knight wielokrotnie postrzelony na imprezie. Były szef Death Row Records i ludzki magnes na kule Suge Knight został postrzelony w niedzielną noc w klubie One Oak. Klub organizował imprezę z okazji wypuszczenia albumu Chrisa Browna. Policja mówi, że strzelanina miała miejsce o 1:30 rano i nie wiadomo, ile oddano dokładnie strzałów. Wiadomo, że Knight przyjął ich aż 6. Jeden w ramię i 5 w brzuch. 32-letni mężczyzna i 19-letnia kobieta także zostali ranni. Po tym, jak został wielokrotnie trafiony, Knight zdołał ukryć się za radiowozem w otoczeniu policjantów. Suge został przewieziony do szpitala i poddany operacji. Z jego ciała usunięto 3 kule, reszta przeszła na wylot. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.